Także, alola moi zaje, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, znowu z Pokémon Sword. Tym razem mi wyszło, no tak, pod kątem Pokiem. Wracamy sobie do naszego trenera i tak, to co widzieliście, to był efekt moich zmagań, żeby w końcu ewoluować Snowa. Jejku, jak to mi dużo czasu zajęło. No on jest teraz niestety nieporównywalnie silniejszy od reszty Pokémonów, jeśli chodzi o level, bo ma 60, no ten ma na przykład 53, a Santa Conta to w ogóle 46. Ale tak, poradziłem sobie. Jakby ktoś chciał kiedyś ewoluować Snuma, to trzeba mieć największy poziom przyjaźni z nim, przynajmniej ja taki wbiłem. I musi być noc. Przez co osobiście musiałem zmienić sobie czas na konsoli, żeby po prostu mógł ewoluować na Wild Ariago, bo teraz widzicie jest dzień, a dlatego, że jestem w miejscówce fabularnej. Jakbym wyszedł na Wild Area, to by była noc. To wiem, że chyba pod koniec gry, jak już się ją skończy, to wtedy noc i dzień jest taka sama we wszystkich miejscówkach. Ale kurde, ile ja się z tym namęczyłem. Ja jestem ciekaw, czy w ogóle opłacało mi się tego Snoma ewoluować, marnować tyle Rakenti i tak dalej. Mamy kolejne wielkie miasto, jakim jest Winton, które jest tak samo puste jak reszta miast w tej grze. Też jest brzydkie dość. To już skończę tak męczyć te miasta w Pokémon Sword i Shield. No mam nadzieję, że jako ewolucja Snoma się jakkolwiek zwróci. W początku, miasto Winton. To jest miejsce, w którym nareszcie stałem się legendą, albo zostanę legendą. Rozumiesz, prawda, Koleko? W końcu nie tylko zostanę nowym mistrzem regionu Galar. No twoje niedoczekanie, hop. Tak w ogóle, to jest już 30 odcinek Pokémon Sword. Jedę prosto na stadion Winton. Lasa, idź. Szczerze nie przepadam stopa, kto za hopem. On tak gata, idzie gdzieś, zostawia mnie. Nie marnuj zbyt wiele czasu, Satogu, powinieneś się tam sam udać. Nara ci, ja idę w drugą stronę, czyli do sklepu z ubraniami. Tak, oto jest miasto Winton, czyli... No nie no, nawet bym powiedział ładne to miasto, które nie to, że to jest Pokémon Sword i po prostu... jakby spisanie tego miasta jest bez sensu. W ogóle te postacie się pojawiają, wszystko jest paskudnie oteksturowane. A wiem, ja narzekam na tą grę, no ale im dalej w las w tej grze, tym coraz gorzej, bo naprawdę... Początek dało się jeszcze znieść, ale to co tutaj się dzieje... Bo przecież patrzcie, ta laska się skrespiła 2 metry ode mnie. No bez przesady. Switch nie jest aż tak słabą konsolą. Koszulek nie ma. Bluesy są te trenerskie, w sensie mogę sobie w jakimś typie wyprać bluesy albo taką kurtkę gokową. Czy ja jakąś chcę w sumie? No nie ma to chyba wodnej. Ta mi się w ogóle podoba. Ma ładny kolor ten guszowy. Nie, wodna chyba będzie w innym mieście w ogóle. To jakiś spodnie. A, czyli po prostu ten. A po tego kowę. No nie będzie chyba nic ciekawego. Skarpetki, których nie widać przez moje buty. Jakieś inne tej buty, też nie. Plecaki. Nie, no ja noszę ten latający. I też ten taki jakby gokowy, nie wiem, już tak to nazwę. No i czapki z różnymi typami, te gokowe też. A nie, są jakieś perety, okej. Okulary. Te chyba okulary mają ci ludzie na Wild Area. No i jakaś rękawica. Nic ciekawego, idę stąd. No, powoli się zbliżamy naprawdę do końca. Ja sobie trochę poświęcam Winton. Ja się na szybko obijatę całe miasto w poszukiwaniu przedmiotów. Potem pójdę na ten stadion. No i co? Zacznę powoli walczyć, bo to już będzie Liga Pokémon. Tutaj się ktoś walczy prawdopodobnie. Ja w ogóle nawet... Raz, mogę tu przejść? Tak, mogę. Tutaj nawet ciekawy lapie, więc fajne są takie małe sakatki światowiskowe. Szkoda, że... No mało tu jest rzeczy w tej grze tak naprawdę, no. Tak, ja mógłbym być znacznie lepsza.
Takie jest moje zdanie. Którego nie zmienicie, nieważne jakbyście się pisali. Chociaż chyba się nie spotkałem nigdy w internecie z ludźmi, którzy by uważali Pokémon Sword i Shield za nie wiadomo jak wspaniałą grę i po prostu najlepszą z wszystkich. Ja osobiście jej za taką nie uważam. Bo to takiej Zelda Breath of the Wild, mojej ulubionej chyba kina Switcha, to jej bardzo, bardzo daleko. Co to w ogóle mówić, że bardzo daleko? Ona w ogóle nie ma startu do Zeldy. Jeśli Pokémony nie mają startu do Zeldy Breath of the Wild. Jeszcze sobie zwiedzę tamtą część miasta. Myślę, bo tu mogą być jeszcze jakieś przedmioty. W ogóle szkoda, że tutaj jest ten... Diabelski Młyn to się chyba nazywa? Ale nie da się tam wejść. W ogóle tutaj też jest ciekawa rzecz, bo jak widzicie tutaj jest to Flying Taxi. Bo jak się używa latania w Pokémon Sword Shield, to właśnie się pojawia taka taksówka. W prawym dolnym rogu jakiś czarny ekran, czyli nawet nie chciało im się animować tego. Nie, naprawdę, to miasto jest po prostu takim... jakby to określić? To jest po prostu takie już skondensowanie tego, jak bardzo taka jest po prostu niedokończona. Powiedzmy, że Winton Statium już się będę łasił tutaj po innych budynkach. Nie wiem, czy tutaj jest jeszcze coś do znalezienia, raczej nie. A jak tak, to sobie znajdę to poza odcinkiem i jest tam mniejsza. No jesteśmy przed stacjonem Winton. Mogę jeszcze zawsze uleczyć Pokémony. No w sumie mogę skropić. A jeśli tak... Jeszcze jest też słabe, że tutaj często jest tak, że po prostu Pokémony są leczone przed walką przez jakiś tam towarzyszy czy coś. Ale zobaczymy, to jest jak coś mój skład na ten moment, najprawdopodobniej to już jest ostatnia wersja składu. Chociaż nie wiem, bo jeszcze to idzie legendarny Pokémon, ale w który to będzie moment, to sami zobaczcie i... No nie chcę zbytnio mówić spoilerów, ale zobaczcie jak to będzie. To są jakieś sklepiki. Czy ja mogę tutaj kupić jakieś ataki? Ja bym chętnie naprawdę kupił. Dobra, nie chcę się z sobą typie gadać, no. Wow, Pokémon Trink, ale no nie mogę kupić Trinka. Super. Likaktoria, nie. Nie wiem po co się w ogóle... Nie wiem, czemu ja się w ogóle... czemu w ogóle myślałem, że mogę od nich coś kupić? Tu. Ty sprzedajesz TM-ki? Nie, ty sprzedajesz Potiony. Nie chcę od ciebie nic kupować. Ty sprzedajesz TM-ki. Ice Punch, o nie wiem czy tamten będzie mógł Ice Punch. I znowu nie ma tutaj nic ciekawego. O, ja kupię tylko Ice Punch. W sumie to mógłbym kupić wszystkie. Ale bo nie, bo to 50 tysięcy kosztuje, jejku. Nie. A skatujesz, że Ice Punch się nie nauczy. Jak się w ogóle nazywa ta ewolucja znowu? Frostmoth, okej, okay, Frostmoth się nie nauczy Ice Puncha. Dobrze, myślałem, że się nie nauczy. O, ale ten się może nauczyć Fire Punch. A nie, chcę, on już i tak ma silne te ataki ogniste. A co to jest? A no, coś zawsze może Pokémon go trzymać, nieważne. Idziemy na stadion Winton. Mam nadzieję, że będzie mało katania, a więcej walki. Ustawię sobie Inteliona, mam Inteliona na miejscu pierwszym. I wchodzimy. Już na ostatni stadion wygląda jak taki wielki kwiat, który mi kojarzy się z tym kwiatem lotosu, jaki był w Fortnite na start 15 sezonu. 15, a nie 16? Jaki teraz mamy sezon? Już w sumie nie wiem. 16 teraz mamy, tak. Trimble. Czyli Pokébolo, który ma większą szansę, kiedy tam Pokémon śpi. Dobrze, cicho. Ha. No i w kolejnym kursie mamy kogo? Inteliona, Chinteraisa, Miała, Rillabooma i tego pieska, nie pamiętam. Jampek się nazywa jako... Poltrant się nazywa chyba pies. A nie czytałem. Zapomniało mi się. Jestem, no coś tam i gotowy do walki z, na największej z nich wszystkich. No jest gotowy na największą walkę z, w całym swoim życiu. Ale wygląda na to, że BT nie mógł tego zrobić. Jakoś nie sądziłem, że po prostu zaakceptuje dyskwalifikację leżąc. Wiesz o co mi chodzi? Nie do końca wiem o co ci chodzi. Chyba tak właśnie jest. Choć za tego powinniśmy iść do szatni.
Uwaga, pretendenci i sal, którzy przeszli przez wezwanie sal. Półfinały wkrótce się rozpoczną. O, to już zaczynamy od półfinałów. Utaj się na boisko, kiedy będziesz gotowy. Okej. Czyli tak, teraz będzie taka jakby drabinka, o której będę walczył. Nie wiem, kto jest moim pierwszym przeciwnikiem, nie pamiętam. Co ty masz mi to polecenia? Często półfinały, jestem bardzo ciekawy, kto wygra w tej czwórce. Kto skończył trzym challenge, czyli zostało nas czterech. Czyli pewnie ja, Hop, Marin i ktoś jeszcze, nie wiem kto. Nie mam pojęcia. Och, kiedy będziesz gotowy, udaj się na boisko. Dobrze, dziękuję za informację. Chyba jestem gotów, także oficjalnie w 30 odcinku zaczynamy półfinały Champion Cup, czyli po prostu no. Wysłuch się, człowieko! No, turniej umieścił, no, Champion Cup. Zobaczymy, kto jest naszym pierwszym przeciwnikiem. Marini. Nie przekręciłem jej imienia. Magni. Niech będzie Magni, Magini. Wiedziałem, że zdobędziesz wszystkie odznaki i spotkasz się tu i spotkamy się tutaj. Wiem, że wiele się między nami wydarzyło. To, co było z moim bratem, Team Chell, pomoc, pomagam w sumie, aha, że ona jest po prostu zajęta, bo pomaga w tym mieście, Spike Move i tak dalej. Ach, prawda jest taka, że, a prawda jest taka, że kiedy wszystko zostało już powiedziane i zrobione, naprawdę chcę zostać mistrzem dla siebie. Więc nie bierz tylko do siebie, kiedy skopię ci tyłek. No, okej. Okay. A jest walka z Marini. Tu w ogóle się chyba z tego co wiem zmienia piosenka, muzyka. Lipact. No ono ma pokemony typu mrocznego. Więc ja bardzo chętnie bym zamienił sobie na Chintergeisa i ją po prostu towalał atakami walczącymi. Spowiedziała? Muszę to wykreślić, jeśli mam zostać mistrzem i te to ciepie ze wszystkich, ze wszystkim co mam. No ja też wyskoczę na ciebie z wszystkim co mam, czyli z Chintergeisem. A tak a propos, po stacji, iż powoli spiszą się do zakończenia tej serii, to od razu też powiem, że będą nakrywane dodatki, czyli Isle of Armor i The Crown of Tundra, czyli spodziewajcie się jeszcze gameplayów z tej gry. Tylko teraz nie wiem, czy grać na zapisie z Pokémon Sword, czy kupić sobie to Pokémon Shield i na tamtej mojej postaci sobie pokrać, jeszcze tego nie wiem. Ale raczej zostanę na tym. Zobaczę też, jak będzie wyglądała moja drużyna pod koniec tej serii, bo raczej zmiany jeszcze zajdą jakieś. Ale co to będzie, to zobaczymy z czasem, bo ja sam po prostu nie wiem, kogo zostawię, kogo nie, bo na przykład taki Rillaboom, on jest no, starterem jak jeszcze, ale on jest po prostu no niezbyt silny. On nie jest specjalnie silny, rzadko go używam, więc to jest potencjalnie Pokémon na wymianę. Zwłaszcza, że no, jak pytam na tych wyspach, tym Isle of Armor i The Crown of Tundra, to chciałbym jednak złapać jakieś Pokémony, które tam występują. O nie, nie mogę użyć tego samego ataku. No to jak będzie Pyro Ball. No, także jak to będzie, to jeszcze będę patrzał. Jak po prostu coś się będzie działo w tej serii, jakie Pokémony spotkam, co może mi przyjść do głowy. Toxicroak zostawię. A jego walczący spełnił nic na ciała, dlatego dalej Pyro Ball. Ona ma jeszcze 3, dobra. To nie wiem, jakie tego pić Dynamax. A, nie mogę w turnieju używać dwa razy tych samych ataków, no to niech będzie Flame Charge. Przyczyny jest walczący, mogłem użyć tego ataku latającego. O, Bounce. To by nie, że to mało w ogóle.
Albo on jest mroczny, już nie wiem. A pewno jest strujący, tyle wiem. I chyba właśnie walczący, mi się tak wydaje. Interes znowu błysnął. Morapeko zostawiam. Zostawiam na Morapeko, bo ja wiem, że on jest mroczny. W ogóle mnie ten Pokémon wkurza. On się co turę zmienia. W tą czarną wersję. Nie wiem w ogóle, co to mu daje. Ale jak wiecie, double kick to padnie od razu. Tak też myślałem. No, używa samych mrocznych, głównie mrocznych Pokémonów, więc no. I co są jej ostatni Pokémon, którego będzie dajno maksować? Zostawię, powiedzmy. Ale tego już nie przetłumaczyłem. Trudno. Ojejku, to ten. Nie, on jest paskudny. Mogę? Mogę. No i gigantyczny Chinterace. Co powiedziała, mój prac może tylko nie uszyć, ale Chai Ganamax moim Pokemonem myśliwykiem, ale no powiększam jak Pokemona żeby to może wykryjam. No dziwnie ten Pokemon wygląda głównie dlatego, że on wygląda dość jak człowiek. Taki dość zmutowany. Ale niech będzie. No nie padł na strzała niestety. Ale mówi się trudno, to już go dokończę go ogniem. Ajajaj, on prawie dokończył mojego Pokemona. A i jeszcze a propos, jak tak teraz gadam, no serio koleczy? Jeszcze... No ty... Aha. No to dziękuję bardzo, Marine. Ogólnie to po lice jest jeszcze wątek fabularny, dość długi jak na tą grę, bym powiedział. Jak na taki wątek po ukończeniu liki, także... on też będzie nakrywany. Co przedłuży trochę też tą serię. Nie, myślę, że na 50 odcinkach skończę. Mniej więcej. Albo nawet nie. No 40? Może? Nie wiem jeszcze w sumie jak tuczą mi sajmie tak ja, ale no myślę, że na takie 40 odcinków że 40, na 40 odcinku powinienem zakończyć tą serię. Bo teraz mam 30, no to jeszcze 10. Więc przekrywałam, ale zobaczyłam wiele dobrych punktów twoich i twoich Pokemonów. O wiele dobrych rzeczy w tobie i twoich Pokemonach. Wszyscy na stadionie obserwowali nas przez cały ten czas. Słyszałam ich wiwatujące dla mnie i mojego Pokemona. Słyszałam ich wiwaty dla mnie i mojego Pokemona. To było miłe. Może przekrałam, ale... Przynajmniej doprowadziłam publiczność do szaleństwa. Chyba nie jest tak źle. Myślę, że dołączę do mojego prata na trybunach i popatrzymy z boku, żeby zobaczyć, kto skończy wezwanie jako czempion. Więc wiesz, nadal nie zdecydowałam, czy będę ci kibicować. Do zobaczenia. No, nawet miłe z tej strony, w sensie, że... O, znowu hop. Że... Jakby przyjęła to wiadomości to, że przekryła. Satogu, będę czekał na ciebie na meczu finałowym.
Zobaczenie nie sposobu, w jaki walczyłeś, nie mogę zaakceptować żadnego wyniku poza wykrianiem tego meczu. Mój team płonie. Moja drużyna płonie. Przepraszam. Wiem, że nie dostałeś długiej przerwy, ale mecz przed twoim zakończył się szybciej niż się spodziewałeś. Challenger, no, pretendent Hop wygrał całkiem dobrze, więc gdy tylko będziesz gotowy, chcielibyśmy, abyś wrócił na boisko. Teraz tak, sprawdzę tylko stan moich Pokemonów. Chintergeist jest cały i zdrowy. Sprawdzę tylko jego ataki. Tak, ma wszystko ten. Czyli zobaczymy sobie teraz z Hopem. Tak, najpierw to potem. Jeszcze kontynuuję to w tym odcinku. Zapiszę tylko sobie, nie wiem po co, ale sobie zapiszę. Chociaż nie spodziewałam się przekrzyć z nim. Te Pokémony też są dość łatwe, muszę przyznać. W porównaniu to na przykład pierwszej generacji, gdzie naprawdę na Elite Fog trzeba było się tak namęcić. A tu nawet nie ma w sumie Elite Fog. Czyli nie tak jak powinno być. A to Hopowi nie dali żadnej przerwy w ogóle? Zobaczymy co na to powiedzenie. Wiesz, miałem taki rodzaj retrospekcji. Pamiętasz, kiedy jeszcze byliśmy w Postwick? Postwick to jest, jak coś, to miasto, z którego oni pochodzą, w którym mieszkają. Kiedy tego dnia dostaliśmy nasze Pokémony od Lee, nigdy bym nie śnił, że skończę stojąc tu twarzą przed tymi wszystkimi ludźmi, jakoś tak? Stojąc tu z tobą ze wszystkich ludzi, z wszystkimi ludźmi. Ale nadszedł czas, żeby dokończyć to, co zaczęło się tamtego dnia. I rozumiesz, tym, który zostanie czempionem, jestem ja. O, zobaczymy. Wówczas mnie ciagę przeszły. Double wool. Czy Inteleon sobie z nim pogaci? Zaraz zobaczymy. No, coś tam się walczyli w tym okrutku. Mogę spróbować Inteleonem go pogopić. No, nie najlepiej. Dobra, jeszcze jeden snapshot, zobaczymy kogo wystawi jako Dynamax, bo nawet nie wiem. Znaczy skatuje się Chintergeista swojego. Bo przypominam, że takiego ma staktera właśnie Hop. Okej, typ elektryczny, więc Santaconda. Raczej nie ma dużej filozofii tutaj kogo wystawię. W ogóle mi ten Pokémon trochę przypomina Snoma, tylko takiego bardziej najeżonego. To też jest takiego paczek, tylko on nie ma akurat typu go paczeko. Wiedziałem, że wycelujesz w super efektywne ataki? Jakoś tak. Snorlax, więc switch Pokémon na Chintergeista. Jest, dobra. Padł. Corviknight. Mogę zostawić i go usmażyć ogniem. Że tak powiem. On jest jednak stalowy.
On w ogóle serio przyszedł tutaj z 5 Pokemonami, sam z 6, no chłopie, bez przesady. Mam nadzieję, że mi się wszystko nakrywa, bo jak się nie nakrywa, to się chyba zastrzelę, naprawdę. No pokazuję, że się nakrywa. No i ze sobą Chinterace. I tu chętnie jest moje Pokemona na Inteliona. I po prostu to ja tutaj na maksem. Dynamax i Max Kaiser. Prawie się wywalił. Tłuk sobie nie pobił tym Dynamaxem, niestety. Za to dzięki kolego, naprawdę się cieszę, że byłeś tutaj ze mną. No i hop, jest pokonany. Co to tu szukatać? Komentator. I zwycięzcą półfinałów pretendentem, który przepił się przez wszystkich, wykrył trochę przez wszystkich wielu pełnych nadziei trenerów, w czym challenge to? Pretendent Satoru. Jej! Wiesz, nawet kiedy Sonia mówiła, że ty i ja wyglądamy, jakbyśmy mogli zostać bohaterami, naprawdę nigdy nie czułem się jak jeden z nich. Ale ty, Koleko, myślę, że może naprawdę mógłbyś zrobić wiele wspaniałych rzeczy. Dobrze, Satoru, oraz Intellion i cała reszta twojego... dobrze sobie poradziliście, Satoru, Intellion i cała reszta twojego zespołu. I półfinały mamy za sobą. O, Leon! Z togą. To była niesamowite, wspaniałe. Szczerze, łzy spływały mi nawet po twarzy, zanim się zorientowałem. Pomyśl jeszcze, wy twoje wyruszyliście gasem z tego samego miasta, zbudowaliście najlepsze drużyny. I przybyliście tu w tym miejscu, aby rzucić wszystko. I przybyliście tutaj, aby rzucić na siebie wszystko, co miałeś. To palące pragnienie zwycięstwa, te głuchy przepełnione pasją, nie do pokonania. Walka w najczystszej postaci, w każdym możliwy sposób. Mimo, że niektórzy trenerzy nie byli pewni, czy nadaje się to rekomendacji na pretendenta sal, to byłeś tyli. Cóż, tym bardziej powód. Wraz z członkami mojego zespołu damy z siebie wszystko, co w nas jest, aby pokonać naszego pretendenta. A rywalem, który stoi przed tobą, zostajesz ty, Satogą. Może dobrze. Właściwie to jest dokładnie to, na co mam nadzieję. Zgadza się, Satogu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, co będzie dalej. Jestem kompletnie wykończony. Chcę tylko wrócić do hotelu i odpocząć. Najlepiej najpierw uzupełnić zapasy energii. Dlaczego nie pójdziemy gasem na kolację? Nie powiedziałbym nie, ale...
Nigdy nie obchodzi cię, jak smakuje jesenieli. Taka noc zasługuje na coś więcej niż śmieci na wynos, więc przynajmniej wypisz coś to prieku. Jezu, jaki on jest chamski dla tego priata. Co takie krzyczy polecenie, nie masz gustu, jeśli chodzi o jedzenie. Ale jak zakończyć ten odcinek, kończę już gadać. Challenge Satoru, hej, Challenge Satoru, możesz na moment? Pierwsze pytanie. Ty i pretendent Hope zostaliście poparci przez mistrza, dzięki czemu obaj rywali sojecie przez mistrza, czyniąc was dwóch rywali w pewnym sensie, czy nie? Że jakby Leon przez to, że nas zrekomendował, to zrobił z nas swoich rywali. Jak to jest pokonać rywala? Cieszę się, że udało mi się go pokonać. To jeszcze nie wydaje mi się prawdziwe. Jeszcze nie, to tylko szczęście, że wygrałem. Czy cieszę się, że go pokonałem? To tylko szczęście, czy to jeszcze nie jest to, co mnie czeka? Powiedzmy, że się cieszę, że go z nim wygrałem, mimo że on nie jest jakoś super silny. Racja. Pytanie numer dwa. Gdybyś chciał teraz coś powiedzieć swojemu rywalowi, Hopowi, co to by było? Podziękuję mu za świetny mecz. Powiedziałbym mu, jaki był silny, że był tylko rywalem. O którym wiedziałem, że jest. Jakby. Czy to był świetny mecz? Że był silny? Powiedziałbym mu, jaki był silny. Był tylko rywalem, o którym wiedziałem, że jest. No to był świetny mecz, powiedzmy, nie będę chamski. Pytanie numer 3. Zrównaj się ze mną, dzieciaku. Twoje szczere myśli tutaj. Myślisz, że ty też możesz wygrać finały? Czemu, dzieciaku? Jak ona jest chamska, jejku. Absolutnie nie jestem pewien i naprawdę w to wątpię. No oczywiście, że mogę wygrać. Okej, w porządku, wystarczy, że Satoru jest już zmęczony bitwą. A, bo to Hop mówi. Satoru jest już zmęczony bitwą, a ty zadajesz raczej niegrzeczne pytania. Było w sumie takie pytanie, ale co byś powiedział gościowi, który stoi obok ciebie i jeszcze takie odpowiadanie, że o, masz odpowiadać tak, jak ja chcę, dzieciaku. Mamy plany obiadowe z priatem, przepraszam, ale już się smyj, dobrze? Jest, rozumiem. Tak, rozumiem. Nie mogę się doczekać narodzin nowej gwiazdy. Ja idź już. Ale drzwi są za nami. Ty idziesz. He, na pewno jest ciężko, co? Sławni ludzie. Na pewno sławnym ludziom jest ciężko. Mam nadzieję, że Lee wkrótce tu dotrze. Mógłby teraz poszukać własną rękę. Ja mam nadzieję, że już zakończę, bo jest 40 minut. Kilka godzin później. Ach, o, Lee dalej nie ma. Byście w ogóle mogli pójść do pokoju sobie. To absurd, nawet Lee nigdy się nie spóźnia. Co jest nie tak? To się robi to, co mówi Shakopee. Jako dziecko obiecał mi, że zostanie mistrzem. On poszedł i właśnie to zrobił. Powinien być w stanie trzymać się własnych planów obiadowych. O, Pix. Dzieciak na pewno ma do niego usta, co? Nie wiem. Wiesz, ktoś był taki hałasem podczas bitwy, uwolniłbyś zupełnie nowy poziom mocy. Aha, że ten. Mówi o tym, że Hop się trze. Cofnij to, Pix. Naprawdę się tutaj martwię. Więc nie muszę patrzeć, jak twój zadowolony z siebie kubek wygląda, jakbyś się na mnie próbował chociaż. Jakbyś mnie rzucał, chociaż zachowujesz się tak, jakbyś ucielał mi dobrych jad. Sądząc po posogach, nic dziwnego, że przegrałeś ze swoim partnerem. Jeśli szukasz czempiona, widziałem, jak zmieszał to Ghost Tower. Co to jest Ghost Tower? Nie wiem, co kombinuję, ale wpadłem na niego na peronie kolejki jednoszynowej. Kazał ci powiedzieć, że ma coś do zrobienia w Ghost Tower, żeby się spóźnił na twój obiad. I że się spóźni na obiad. Ale dlaczego Ghost Tower? Ale dlaczego Ghost Tower? Albo wieża Guszana, o. No to jest od Ghost, tego prezesa. Co mógłby tam robić o tej porze? Pix, wyświadcz nam przysługę, zabierz nas z tego ustałek, dobrze?
Ani Satoru, ani ja nie znamy tylko Kim. Sheesh! Dobra, nie, nie, nie. Zostanie krzyczne rodzeństwo, zawsze tak wymagające. Wymagacie od innych. Chociaż przypuszczam. Dla mnie też jest prawdziwym problemem, jeśli finały są z jakiegoś powodu wstrzymywane. I tak naprawdę nie nienawidzę was dwojka, moje chrząszcze. W końcu byłeś wystarczająco dobry, żeby mnie pokonać. Myślę więc, zaproszę Truszony Czel i wszyscy będziemy się trochę bawić. Co powiecie? Znakomicie, jesteś najlepszy, Pix. Zróbmy prawdziwe zamieszanie. Czy ja mogę zakończyć odcinek? Proszę. Tak, dobra, ja zapisuję, bo to już naprawdę długi ten odcinek. Także tak. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić lajka oraz subskrybować kanał. Wpadajcie na inne filmy na tym oraz na drugim kanale, wszystko macie w opisie. Także widzimy się za niedługo w kolejnych odcinkach, kiedy to kończymy linkę Pokémon. Także trzymajcie się na razie i... No i cześć! Hey, 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 hey.